Dzień dobry, witam w czwartek, 20 maja. Pierwsza część dzisiaj z samochodu. Jest u nas deszczowo. Wiosna nie może się zdecydować, czy chce zostać na stałe, czy tylko nas trochę podrażnić. Pada deszcz i jest dzisiaj trochę chłodno. A w pierwszej części o tym, jak wyglądało kiedyś, a jak wygląda teraz. Venice Beach jest to, można powiedzieć, takie kultowe miejsce, które znajduje się nad oceanem w okolicach Los Angeles. Właściwie jest to część Los Angeles. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądało to miejsce kilka lat temu, to dołączę filmik na końcu właśnie tego materiału. A Venice Beach to miejsce z ładną plażą kiedyś, a bardzo popularne. Było to miejsce, gdzie spędzali dużo czasu członkowie zespołu The Doors. Tam oraz w okolicach, między innymi w Santa Monica, mieszkał Jim Morrison. Tam tworzyła się ich muzyka. Tam również na początku swojej kariery spędzał mnóstwo czasu Arnold Schwarzenegger. Jest to miejsce, albo było to miejsce naprawdę kultowe i bardzo przyjemne. Kiedy ja tam byłam w 2019 roku, oczywiście byli również bezdomni tam, ponieważ w Kalifornii jest taki klimat, że sprzyja bezdomnym i naprawdę przez cały rok mają tam, można powiedzieć, raj, ponieważ raczej nie ma przymrozków, więc jest to miejsce, gdzie naprawdę nie mogą bezdomni narzekać na pogodę. Natomiast to miejsce wygląda teraz zupełnie inaczej po tym, co stało się w 2020 roku, po tym, co demokraci zrobili w 2020 roku, po tym, ile ludzi straciło pracę. Nie znam dokładnych statystyk, jeżeli chodzi o liczby bezdomnych teraz z Venice Beach oraz w ogóle o okolice Los Angeles i San Francisco również, ale te zdjęcia i statystyki są przerażające. Podam również link do kanału pana, który zajmuje się tym na co dzień. Robi zdjęcia i filmiki i oprowadza ludzi właśnie po okolicach Venice Beach i nie tylko. I pokazuje właśnie, jak to wygląda. Zapraszam do obejrzenia właśnie filmików i relacji tego pana. Są plany na to, żeby przesiedlić tych bezdomnych i nawet już w okolicach właśnie plaży i w miejscu, gdzie ci bezdomni się osiedlili i właściwie mieszkali na plaży i w takim miejscu, gdzie znajdowała się taka siłownia sławna na plaży. Te miejsca miały być przez miasto wyczyszczone i ci bezdomni mieli być przesiedleni. I jak to długo potrwa, zanim powrócą znowu na plażę, no to będzie coś ciekawego do obserwowania. Również Hollywood, jak wiemy, no nie wygląda już tak, jak wyglądało kilka lat temu. A chociaż oczywiście Hollywood nigdy nie było takim pięknym miejscem, jak wszyscy może myśleli, że jest. Tak naprawdę to nie było takie widowiskowe, jak by się wszystkim wydawało. Ale teraz wygląda oczywiście o wiele gorzej. Jest również wiele bezdomnych. A zobaczcie sami, jeszcze raz zapraszam do obejrzenia właśnie relacji tego pana. A ja zapraszam oczywiście na drugą część, na Rumble.